Kryptomasters przedstawiają. Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Na początku chciałem zachęcić Cię do subskrypcji tego kanału. Kliknij proszę subskrypcję i najlepiej dzwoneczek obok niej, aby być informowany o nowościach ze świata kryptowalut i z tego, co tutaj się dzieje, w co inwestować i tak dalej. Myślę, że warto. Dzięki Twojej subskrypcji tak naprawdę możemy dosłownie za moment ilością wyświetleń przebić największy polski kanał tego typu, ponieważ jesteśmy jeszcze przez moment drudzy. Także zachęcam Cię gorąco do subskrybowania. No i dobra, Lord Crushfield, może go kojarzysz, ponieważ jest to człowiek, który ma już prawie 2 miliony subskrybentów na YouTubie. Człowiek, który zrobił to tak naprawdę w mega, mega krótkim czasie, bijąc prawie wszelkie rekordy. Człowiek, który nagrywa w zasadzie o wszystkim, jest kojarzony ze słowem prestiż, z bogactwem. Oczywiście jest to pewna koncepcja, konwencja taka można powiedzieć. No, co Ci będę opowiadać? Jeżeli interesujesz się w ogóle na YouTubie, bywasz częściej niż tylko raz na jakiś czas, no to Crushfield'a na pewno znasz. No i może też wiesz, że jakiś czas temu Lord Crushfield informował, że mamy inwestować w Liska. Był taki film na ten temat i dzisiaj chciałbym się z Tobą zastanowić, gdzie ten film się podział i co się stało i gdzie jesteś, Crushfield'u, który niedawno mówiłeś o kryptowalutach i zachęcałeś, a nagle coś ucichłeś. Dzisiaj chciałbym zastanowić się, dlaczego tak jest i co go do tego mogło skłonić. Ponieważ jak czytamy na forum bitcoinowym, Lord Crushfield ogłosił swego czasu takiego posta. Pewnie wiele osób zastanawiało się, w jaki sposób zarabiam pieniądze, a mianowicie inwestuję w kryptowaluty i to już od dosyć dawna. Wkrótce będę prowadził o tym serię na YouTubie, abyście mogli zarabiać wysokie sumy razem ze mną. Zdaję sobie sprawę, że większość osób może nie rozumieć jeszcze tego tematu, ale spokojnie. Już w pierwszym filmie objaśnię najważniejsze podstawy inwestowania w kryptowaluty. Dla osób zainteresowanych polecam wcześniej zapoznać się z tematem, aby mieć jakiekolwiek pojęcie. Dlatego podrzucam Wam tutaj link do rejestracji na moim zdaniem najlepszej giełdzie w Polsce, BitBay. Załóżcie sobie tam konto i czekajcie na mój film, a jeżeli jesteście niecierpliwi, to dam Wam małą radę. Moim zdaniem najlepiej zacząć od 1000 do 2000 zł, żeby nie stracić zbyt dużo w razie jakichkolwiek pomyłek. Oraz jeżeli nie rozumiecie zależności kursu kryptowalut. Tylko osoby pełnoletnie mogą założyć tam konto, więc jeżeli nie macie 18 lat, to możecie poprosić swoich rodziców i zainwestować swoje oszczędności. Oczywiście lepiej poczekajcie na mój film, jeżeli nie macie pojęcia o kryptowalutach. Miłego zarabiania. Pamiętajcie, że już wkrótce więcej moich porad na YouTubie. I wtedy oprócz tego kanału, na którym jest w sumie wszystko, rozmaite treści, pojawił się też kanał Crushfield Kryptowaluty, który zdobył 17,5 tysiąca subskrypcji. W krótkim czasie, także szacun, no w sumie nie było to aż takie trudne, jak się ma milion na drugim kanale, natomiast tak czy inaczej, jakieś zainteresowanie było. Na pewno z Revlinka Lorda Crushfield'a sporo osób zarejestrowało się na BitBayu. To nie, powiem Wam między nami, że to nie przynosi jakichś tam kokosów, no ale pewnie no, może z parę tysięcy Lord Crushfield na tym Revlinku zarobił. Tak czy inaczej, tutaj pojawiały się filmy. W jednym z tych filmów mieliśmy okazję dowiedzieć się, czym jest Lisk i dlaczego warto wchodzić w Liska. Swoją drogą, to był śmieszny film, bo kto był bardziej spostrzegawczy, to zauważył, że Lord Crushfield w tle miał taki monitor, gdzie na jednym ekranie, w jednej zakładce był właśnie Lisk z wykresem bodajże, z ceną i tak dalej, a na drugiej zakładce był Pornhub, portal porno. Ale oczywiście był to zabieg celowy, to można było się domyślić. Między wierszami chodziło o to, żeby co bardziej spostrzegawcze osoby zaczęły komentować, pobudzać ten kanał i tak dalej komentarzami. Tak czy inaczej, w filmie była informacja, że warto wchodzić w Liska. Czas był o tyle niefortunny, że tak jak tutaj czytamy na tym poście na forum, 10 stycznia Lord Crushfield informował, czy 10 stycznia przynajmniej wstawiono to na forum, tak czy inaczej oznacza to, że było to tuż przed pęknięciem bańki. Znaczy w zasadzie bańka już wtedy pękała, ale wtedy jeszcze nikt o tym do końca ostatecznie nie wiedział. Wtedy jeszcze jak ja nagrywałem materiały na początku stycznia, czy tam w połowie, że po bańce, że to już jest kwestia czasu, że niedługo może zacząć wszystko spadać, to mnie tam hejtowali strasznie, łapki w dół, a Wieczorek się nie zna, weź się zajmij czymś innym i tak dalej. Tak czy inaczej, Crushfield trafił zły moment, bo właśnie wtedy sugerował, żeby wejść w Liska i mówił, że sam inwestuje w Liska. No i te filmy w związku z tym zniknęły.
No i co to oznacza? Czy to oznacza, tak jakby można pomyśleć, że Kruszwil no, naganiał na Liska? Lisk nie urósł od tego czasu. Znaczy, oczywiście on miał swoje tam dobre momenty przez te parę miesięcy, natomiast ogólnie porównując cenę dzisiejszą do tej ceny z wtedy, no to raczej no, biznesu życia ktoś nie zrobił jeszcze. W związku z czym, jak widzicie, na tym kanale nie ma żadnych treści. Wszystkie filmy przepadły. Nie było ich tam dużo, ale wszystkie zostały skasowane. Film, jak zainwestowałem 100 tysięcy w kryptowalutę Lisk, przepadł, nie jest już dostępny. Czy Kruszwil zatem jest podłym naganiaczem, który naganiał na Liska, bo miał z tego profit, miał reflinka na BitBayu i znikł z kasą, jak to się klasycznie robi w internetach? Otóż nie. Uważam, że nie. Znaczy, nie mówię, że wiem, że nie. Natomiast uważam, że nie. Z prostego powodu. Myślę, znając jakby specyfikę tej branży, że Lord Kruszwil, mimo że informował, tak jak w tym poście, zobaczcie, tu jest przecież to wprost napisane, że dam wam małą radę, moim zdaniem najlepiej zacząć od 1000 do 2, żeby nie stracić zbyt dużo w razie jakichkolwiek pomyłek oraz jeżeli nie rozumiecie zależności kursu. Czyli było informowanie o ryzyku, nie było obietnic na zasadzie, że na 1000000% wszyscy będziemy bogaci, zarobimy i tak dalej, Lisk uczyni z nas milionerów. Także było to ostrzeganie i też były instruktaże, bo on tam właśnie wrzucał, nawet mówił, że jak nie macie pojęcia, to czekajcie na mój film, w którym ja będę informować o szczegółach, jak to dokładnie działa i tak dalej, i tak dalej. Także informował o ryzyku i mówił o tym, że można stracić. Natomiast myślę sobie, że Lord Kruszwil jako młody twórca mógł się nie spodziewać, jak to jest w kryptowalutach. A w kryptowalutach jest tak, że 10 do 20% inwestorów to są ostateczne młoty. Ja przepraszam, że mówię dosłownie, ale to są ludzie, którzy nie powinni dotykać inwestycji. To są ci ludzie, którzy jak rynek idzie do góry, to oni mają siebie za świetnych inwestorów, bo kupili jakąś kryptowalutę, ona urosła, często kupili losowo, albo bo kolega polecił, albo bo Kruszwil powiedział. Jakby Lisk dzisiaj był za 1000 dolarów, to ci ludzie właśnie, te 10 do 20% inwestorów by powiedziało: o, miałem wyczucie, że obejrzałem Kruszwila we właściwym czasie. Czyli oni tak naprawdę uznaliby ten sukces za w pełni swój. Natomiast jak rynek idzie do dołu, no bo spadek Liska to nie jest tylko spadek Liska, tylko to jest spadek całego rynku kryptowalut. No zobaczcie sobie, o ile spadł cały market cap. No, o kilkaset miliardów dolarów od tego czasu. Także o czym my tutaj mówimy? Więc niezależnie od tego, co tam sobie Lisk robi i próbuje zrobić, to jest za duży, żeby on sobie urósł wbrew rynkowi. To małe projekty mogą podskoczyć na wartości dwukrotnie, trzykrotnie, nawet kiedy na rynku nie dzieje się zbyt wiele. Natomiast tak duże projekty jak Lisk, no to ciężko jest podnieść tam kurs, gdy kurs Bitcoina na przykład nie chce drgnąć jakoś stabilnie do góry. Także podejrzewam, nie wiem, ale jestem w zasadzie na 100% pewny, że Kruszwil musiał na swój temat dużo różnych rzeczy przeczytać w swoich komentarzach, w informacjach od tych właśnie 10-15% młoteczków, które przyszły tam i nagle się okazało, że to, że Lisk spadł na cenie i to, że oni wrzucili na przykład 1000 zł albo 5000, to jest wina Kruszwila. Czyli to on wrzucił te pieniądze za nich. I teraz my musimy sobie zrozumieć, jak to wszystko w ogóle działa, bo my mamy takie myślenie, nasza cywilizacja w ogóle coraz bardziej zmierza w socjal, czyli właśnie, że ludziom się rozdaje pieniążki, żeby mieli na życie, że ludziom się na przykład mówi, co mają robić, że żeby ludzie nie zrobili złej inwestycji, to na przykład się im będzie robiło jakiś KNF, który będzie pilnował, żeby ich nikt nie oszukał i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem zapomina się o tym, że ludzie są dorośli i jakby to już, czy do tego stopnia my żyjemy w świecie już wielkiego brata, że ktoś może mieć odpowiedzialność za twoje inwestycje? Czy to jest absurd? To jest niedorzeczne. Jeżeli ja na przykład mówię, o czym powtarzam często zresztą, że ja wszedłem grubymi pieniędzmi w Experty Token, w tą kryptowalutę. Do tego też mówię, że promuję aplikację Experty w Polsce i niedługo za granicą, to nie oznacza, że ktoś wejdzie w oparciu o to w Experty i na przykład nie pyknie i Experty będzie za rok warte 1/10 tego, co dzisiaj, to że w tym jest choćby 1% mojej odpowiedzialności. Bo wina to już nawet nie używam takiego słowa, ale nawet odpowiedzialności nie ma. Nie ma. Moja odpowiedzialność jest 100% w tym wypadku, w, w,
temacie mojego portfela. Czyli tym, w czym ja wszedłem w eksperci, jeżeli ja stracę, to jest stuprocentowa moja odpowiedzialność. Ja nie mogę winić deweloperów, że aplikacja na przykład by nie działała, coś by się wydarzyło. Nie mogę. No jedyne, jakbym mógł winić kogoś zewnętrznego, to gdyby projekt okazał się skamem, czyli że deweloperzy by w ogóle uciekli, projekt zakończony, przepadło. Wtedy mógłbym ich winić. Natomiast jeżeli wszyscy się starają, aby nie wyszło, to ja mogę jedynie być odpowiedzialny za swoje własne środki. Natomiast, tak jak mówię, 15-20% inwestorów nie rozumie tak oczywistej rzeczy. I ja za każdym razem, jak jest korekta na rynku i coś spada, to ja muszę słuchać tych idiotów i czytać ich komentarze. I to tak naprawdę, znaczy dla mnie to jest oczywiście śmieszne, bo ja już tyle lat robię biznes w internecie, chyba z 15, prawie 15, że jakby ja jestem już szczepiony na tężec, można powiedzieć. Natomiast spodziewam się, że Lord Crushfield mógł się z kolei tego nie spodziewać. Bo widzisz, normalnie to tak jest w internecie, że ogólnie hejt to jest standard, trolle to jest standard, ale to jest takie statystyczne, to jest takie normalne. Ja też jak tworzyłem różne treści, na przykład robiłem kursy nauki języków obcych w przeszłości, odpalałem taką franczyzę ogólnopolską właśnie szkół językowych, to komuś się to czasem nie podobało, ktoś trollował, ktoś hejtował, ale to zazwyczaj było takie jakby... że komuś się nie podoba, ktoś mnie tam zwyzywał na przykład, przeklinał, no taki klasyczny hejt. Natomiast w świecie kryptowalut ja również się na początku trochę zdziwiłem, że ludzie mogą mieć tak niskie jakby, nie wiem, niski poziom inteligencji czy zrozumienia świata, albo tak bardzo socjalistyczne już myślenie, że oni dopuszczają w ogóle możliwość, że ktoś odpowiada za ich środki. Co to jest w ogóle za absurd? Wiesz, kiedy ktoś odpowiada za twoje środki, jak mu je przekażesz, a tak naprawdę to dalej ty za nie odpowiadasz, bo jeżeli on ucieknie z tą kasą, to jest twoja wina, a nie jego. Po prostu, to w ogóle absurd. Ale o tym trzeba pamiętać. I dlatego też chciałem stanąć w obronie Lorda Crushfielda dzisiaj. Ponieważ oczywiście nie wiem, nie znam gościa, nigdy się z nim nie spotkałem. Pośrednio z nim rozmawialiśmy parę razy o zupełnie innych tematach, natomiast no nie jest jakimś moim ziomkiem znajomym, ale uważam i spodziewam się, że wycofanie się z tematu kryptowalut wynika nie z tego, że Lisk spadł, tylko z tego, że przez to, że Lisk spadł, to Lord Crushfield musiał się spotkać z paroma idiotami w internecie, którzy powiedzieli, że wpłacili 1000, a teraz mają 200 zł i to jest jego wina. Zamiast stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie, zrobiłem błędny research, podjąłem błędną decyzję, trudno, życie, inwestowałem, a jak na przykład teraz nie mam na życie, to znaczy, że jestem idiotą, no bo jeżeli inwestowałem pieniądze, których nie wolno mi było stracić, bo to były pieniądze na życie, albo nie daj Boże, brałem jeszcze kredyt, no to trzeba stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie w oczy, że się jest idiotą i wyciągnąć z tego wnioski. A nie winić Crushfielda, czy jakiegokolwiek innego youtubera, że rynek poszedł w dół, że komuś nie pykło i tak dalej. Zawsze każdy stara się najlepiej jak potrafi. I tyle. I nawet jakby ktoś łamał te zasady podstawowe takiego współżycia społecznego, czyli że ktoś, nie wiem, na YouTubie by opowiadał, że na 100% będzie zarobek, pomijałby w ogóle informacje o ryzyku, że tutaj po prostu będzie na pewno super biznes, biznes życia, ta kryptowaluta na pewno urośnie. Nawet gdyby ktoś robił tak skrajnie niedobre rzeczy, to i tak, jeżeli się go posłucha, i nie zrobi się własnego researchu i się tak po prostu posłucha na zasadzie, że on powiedział, że na 100% urośnie, to ja mu wierzę, to trzeba się po prostu puknąć w czoło i później jak się jest bankrutem, to nie winić tego kogoś, tylko winić siebie. Tamtego to można co najwyżej winić, że jakby łamie zasady informowania o inwestycjach, bo jest zasada, że się nie obiecuje zysków 100%, tylko że się zawsze mówi o ryzyku, co też ci z Was, którzy mnie oglądają od dłuższego czasu, no to wiedzą, to już żygają tym, że ja za każdym razem mówię, że można stracić, że nigdy nie inwestujesz więcej niż możesz stracić i tak dalej. Ja wiem, że to jest nudne, ale to jest zasada zdrowych inwestycji, żeby Ci przypominać, że Ty musisz robić własny research. 80% ludzi zdaje sobie z tego sprawę i robi swój research i zawsze bierze na klatę to, w co inwestuje. Natomiast dalej jest te 15-20% osób, które prawdopodobnie jak tylko Lisk spadł, to wjechały na Crushfielda. Ja też mam jednego takiego przygłupa na kanale, który regularnie zadaje mi pytanie w komentarzach, co z tym Liskiem? Przecież mówiłeś, że to dobry projekt. No i co? I co? I tłumacz głupkowi, że Ziemia jest okrągła. 64 razy już było w filmach o tym, że to, że coś jest dobre, nie znaczy, że urośnie wtedy, kiedy cały rynek spada, a
ale nie pogadasz. Ja dzisiaj mogę dalej powiedzieć, że uważam, że Lisk to jest dobry projekt i może Crushfield do dziś uważa, że Lisk to jest dobry projekt. Ja wierzę w przyszłość Liska. A czy on urośnie? Nie wiem. Ja osobiście wierzę, że urośnie w przyszłości, jak już rynek odbije, jednocześnie jak Lisk wypuści realny produkt, bo wiadomo, że im to idzie trochę powoli i uważam, że to nie będzie w tym roku. Więc w przyszłym, jak już wypuszczą, jeszcze jak to trafi w dobrym momencie, czyli jak korekta się skończy, rynek pójdzie do góry, to ja uważam, że naprawdę Lisk da zarobić i że mogą to być dobrze zainwestowane wtedy pieniądze. Czy to komuś zagwarantuje? Oczywiście, że nie. I obawiam się, że te parę procent osób tak przeatakowały Crushfield'a, że on stwierdził, że strategicznie lepiej się z tego tematu wycofać, ponieważ ja znam wiele osób, które wycofały się z tematu kryptowalut, gdy zobaczyły, jaki jest poziom niektórych inwestorów. Ja podkreślam słowo niektórych, bo to nie jest jakby cała branża z nią, że coś jest nie tak, bo tu jest mnóstwo mega mądrych ludzi, którzy się mogą wymieniać wiedzą, dyskutować. Natomiast jest taka garstka tak skrajnych przygłupów, że dla mnie to na początku było nie do uwierzenia, że ludzie mogą być tak głupi. Natomiast dla takich twórców jak Lord Crushfield po prostu widocznie to było za dużo. I nie chciał z takimi ludźmi po prostu mieć do czynienia, co ja w sumie rozumiem. Po części, natomiast ja akurat podszedłem do tego na zasadzie, że psy szczekają, karawana jedzie dalej i trzeba, ja nie tworzę kontentu dla jakiegoś przygłupa, który tam się mnie będzie pytać co dwa dni po ile Lisk i kiedy będzie za 100 dolarów, tylko ja tworzę dla tych mądrych, kumatych ludzi, z którymi się mogę dzielić wiedzą, dyskutować mądrze w komentarzach i tych ludzi jest po prostu więcej, więc ja nie będę przez jakąś tam, wiesz, przez jakiś zakalec w torcie, ja nie będę rezygnować z reszty całego dobra. Ponieważ tylu was tutaj jest mądrych, kumatych ludzi, że ja chcę dla was tworzyć. Po prostu to jest dla mnie jakby takie jakby uzależnienie, że fajnie jest dzielić się z wami wiedzą, przemyśleniami i tak dalej. I przez jakiegoś tam głupa nie będziemy tej wiedzy tutaj ograniczać. Natomiast z drugiej strony też jestem w stanie wczuć się w takich twórców jak Crushfield czy inni, których również znam, którzy próbowali w kryptowalutach i którzy sobie te tematy odpuścili. Bo tutaj, no tak jak mówię, jest mnóstwo osób, które mają taki komunizm mentalny, taki jakiś socjalizm, że oni uważają, że ich pieniądze zależą nie od nich. Po prostu, że tak jak oni na przykład jak mało zarabiają, to jest wina państwa, socjalu właśnie, bezrobocia, nie wiadomo czego, czyli najlepiej nasrać i zwalić na kota. Tak samo jak ci sami ludzie zaczynają inwestować pieniądze, to też, jak coś nie pójdzie, to nie jest ich wina, to jest wina CryptoMasters, bo CryptoMasters powiedziało, że Lisk to dobry projekt, a nie urosło miliard razy, bo Crushfield powiedział, że wszedł w Liska za 100 tysięcy złotych, a nie urosło jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli się tak okaże, że za pół roku na przykład by wyszedł produkt Liska i jednocześnie Bitcoin by urósł do 40 tysięcy dolarów i wtedy faktycznie Lisk by był za 300 dolarów, to te 10-15% osób nigdy nawet przez sekundę nie powie, że weszli w Liska, bo na przykład ktoś powiedział, że to jest dobry produkt na kanale CryptoMasters, że tam mają dobrych deweloperów, albo że Crushfield powiedział, że sam wszedł i mu się to podoba. Nikt tego by w takim momencie nie powiedział z tych 15% inwestorów. To są ci ludzie, którzy jak jest dobrze, to jest ich zasługa, a jak jest źle, to jest cudza wina. Oni tak podchodzą do życia i oni mają w związku z tym całe życie takie. Oni założę się, bo to jest czysta psychologia, a psychologia obejmuje wszystkie dziedziny życia, że oni tak samo mają swój związek. Jak jest dobrze w związku, to dlatego, że są tacy fajni. Jak jest źle, to jest wina tej drugiej strony, która jest głupia, tępa i tak dalej. To samo jak mają w portfelu tak na co dzień. Jak mało szef im płaci, to dlatego, że to jest głupi szef i on ich nie docenia. A jak zarobią raz więcej pieniędzy, to jest oczywiście ich genialny geniusz biznesowy, ich wyczucie biznesowe i tak dalej. Więc podsumowując moje dzisiejsze nagranie, uważam, bo nie wiem, ale uważam, że Crushfield usunął te filmy. Jestem przekonany, że nie dlatego, że się po prostu, nie wiem, stwierdził, że taki był plan od początku, że nagonić ludzi na BitBaya i zarobić parę tysięcy na Reflinku i uciec, tylko że jestem przekonany, że Lord Crushfield naprawdę zainwestował w projekt Lisk, naprawdę w niego wierzył i przez to, że go polecił, mimo że informował o ryzyku, to w którymś momencie stwierdził, że jakość komentarzy ze strony niektórych inwestorów go po prostu przerasta i ilość pretensji, które pewnie miał albo na swojej skrzynce mailowej, albo na Messengerze, spowodowała, że stwierdził, dobra, odpuszczam w ogóle ten temat, wycofuję się z kryptowalut, bo to nie ma najmniejszego sensu. Także
Dlaczego Lord Crushfield usunął film? Moim zdaniem dlatego, że nie chciał dyskutować z trollami. I tyle. Proste, koniec. Co oznacza, że dla mnie absolutnie nie można tutaj nic Crushfieldowi w tym temacie zarzucić i wręcz ja od czasu do czasu przeglądam kanał Crushfielda, żeby zobaczyć, cóż tam ma za ciekawe pomysły, bo kanał sam w sobie jest mega, mega pomysłowy. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do świadomych inwestycji. Tego Wam życzę, a jak będą świadome, to dużo częściej też będą udane. W związku z czym tym, którzy weszli w Liska po tym, jak ja na przykład robiłem relację z relaunchu, gdzie poznałem deweloperów i przekazywałem info, że dużo jeszcze przed nimi pracy, ale oni się naprawdę starają, albo tym, którzy weszli w Liska po tym, jak Crushfield informował o tym, że można Lisk kupić na BitBayu, tym wszystkim życzę, żeby ten Lisk bardzo pozytywnie nas zaskoczył, gdy już wyjdzie ten produkt i żeby to też było w dobrym momencie. Mam nadzieję, liczę na to i wierzę w to, że ten projekt jeszcze nam da zarobić. Natomiast znowu przypomnę, zróbcie zawsze swój research i nigdy nie inwestujcie więcej, niż ewentualnie można by stracić, gdyby coś poszło nie tak. Miłego dnia Wam życzę, wszystkiego dobrego i owocnego oglądania fajnych kanałów na YouTubie, w tym kanału Lorda Crushfielda. Cześć!